Milczenie Cezu, taki tytuł nosi książka napisana przez Teodozję Zaliwną. Teodozja Zaliwna jest dzisiaj z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Z panią Teodozją jest Bogdan Knop, prezes Towarzystwa Galeria Literacka. Pięknie się kłaniam. Dzień dobry. Dzień dobry. Już wiadomo, że książka Milczenie Cezu w przekładzie nieocenionego Bogdana Zadury jest wydana przez galerię właśnie. Kolejna książka, za którą wielkie ukłony w stronę galerii. Ta książka okazuje się, może przepraszam, zacznę od pana Bogdana i od wydawnictwa, w takim cyklu Słowa Granice. To jest cykl, który stworzyliśmy z myślą o wydawaniu książek, przekładów książek i ten cykl ma już kilka pozycji. To są głównie, a właściwie do tej pory wyłącznie książki tłumaczone z języka ukraińskiego, ale planujemy również wydawanie z języka białoruskiego, być może z łotewskiego. Dlaczego Milczenie Cezu? Dlaczego Milczenie Cezu, to autorka nam powie. Dlaczego tytuł, ale dlaczego zostało wydane i przetłumaczone? Dlaczego zostało wydane Milczenie? Jak to się stało? Jak to się stało, tak. No to trochę było przypadków. Zaczęło się od naszej korespondencji poprzez chyba Wołodymyra Jaworskiego, ile sobie dobrze przypominam. No tak, tak, tak. Coś on tak powiedział o panu, o swojej książce. Sprezentował mi książkę Wołodymyr Jaworski. Tak, i pani Teodozja przysłała nam dwa opowiadania do galerii z prośbą o rozważenie, czy moglibyśmy te opowiadania w czasopiśmie opublikować. W czasopiśmie opublikować, przekłady. Oczywiście ja zrobiłem przekład jednego z tych opowiadań i opublikowaliśmy, po czym ta galeria trafiła do Bogdana Zadury. Bogdanowi Zadurze się bardzo spodobało to opowiadanie i ja mówię, ale mamy książkę. Możemy dać ci książkę do przełożenia. To jest książka, która zrobiła już pewną karierę w Ukrainie. Pani Teodozja o tym za chwilę powie. No i tak się stało, że Bogdan powiedział, dobra, to ja się decyduję i zrobię przekład tej książki. Potem to już są rzeczy, które nie są bardzo ciekawe, bo staranie o to, żeby sfinansować wydanie. Wsparł nas w tym żmudna codzienność. Tak, Ukraiński Instytut Książki. No i efekt dzisiaj widzimy. Tak, efekt jest. Redakcję podjęła się niestrudzona Barbara Strzelbicka. Ogromna Basia. Praca, wspaniała. Coś niesamowitego. Dobrze, to teraz tak, to pytanie do pani Teodozji. Dlaczego taki tytuł, skąd ten Cez? Mm-hmm. Chociaż moje pokolenie chyba jeszcze wie, zna, jeszcze tak, co to jest za Cez. Ale chcę powiedzieć, że każda książka, jak i człowiek, musi mieć szczęście. Nie każda moja książka miała szczęście, nie każda moja powieść miała szczęście, a tam miała szczęście. Szczęście do czego? Do szczęścia, do życia. Do życia w świecie ludzi. Dlatego, że jest już wytłumaczona. I wytłumaczona, bo pierwsze szczęście po raz pierwszy to, że pan Bogdan Knop był jakoś uprzejmy na opublikować moje opowiadanie. I że to jakoś tak pan Bóg tak zrobił, że to opowiadanie trafiło do Bogdana Zadury. Ta powieść była napisana nie tak dawno, ale parę lat leżała w stole, a potem, kiedy była wydana, to od razu trafiła do dwóch ratingów PEN Ukraine numer 9 lepszych książek prozy w Ukrainie i do Księgi Roku, to jest taka bardzo taka poważny rating, też była tam gdzieś na piątym, czy na jakimś w środku, dobrym miejscu, wśród dziesiątki. Była zauważona. Była zauważona. I miała bardzo dużo artykułów z powodu tego. Czego Milczenie Cezu? Milczenie Cezu, to jasne, że o czarnobylskiej zonie. Kiedyś, niech mi wszyscy wybaczą, kiedy czytałam Hemingwaya Stary Człowiek i Morze, wtedy jakaś tak mi myśl przyszła do głowy, czy ja nie mogę napisać takiej książki tylko o kobiecie, żeby była stara kobieta i nie morze, a strefa. Bo strefa też jest jak
morze, bez końca, bez ludzi, bez nikogo, tylko drzewa, zwierzę i ta kobieta. Tutaj ona jest nie tylko sama, bo czasem zachodzi jakiś zbój, ja nie będę opowiadać treści oczywiście. Tak, tego nie zdradzamy. Ta, nie. Ale ludzie czasem się trafiają i tak, także wilki. Dlatego tam wilk jest na okładce. On jest nie prosto tak. On też nie prosto jest w powieści. Milczenie Cezu to jest taka niebezpieka, która siedzi w drzewach, w trawie, siedzi ten Cezy. Jest tam dużo tych różnych elementów, ale Cezy jest taki bardzo wiadomy, bardzo dla wszystkich znany. I on sobie milczy. On milczy, tak sobie mijają zimy, lata, wiosny znowu, a on sobie siedzi w rzeczach, w drzewach i w ludziach też. I dlatego taka jakaś podstępna jego życie, ono trwa ciągle. I to może być troszkę szersza nazwa, ale ten, kto przeczyta, to będzie już rozszyfrował, bo zawsze jest jakiś pierwszy poziom treści, potem jest drugi poziom treści, nie prosto jakaś taka, to kryminał może mieć tak trochę mniejsze tych jakichś rozmysłów, a w powieści takiej, więc... Bywają takie kryminały, które mają kilka warstw. Można je czytać tylko w tej warstwie kryminalnej, bywają. One są dużo głębsze. Tak. A tutaj ten Cez, to jego milczenie. Cez jest, z jednej strony pani mówi, że jest oczywisty i że jest, i on jest bardzo mocno znaczący. Tak. I powoduje, że jest ta zona, ten obszar taki, do którego nie wolno wchodzić, a z drugiej strony jest milczący. Niby go nie ma, jednak bardzo wyraźnie jest. Tak, tam jest taki epizod, że wiodą jakąś babkę i ona mówi, jaka radiacja? Przecież jej nie ma, jej nie widno i nie słychać. Nic nie ma. I naród taki starszy, on nie wierzy w to, że to jest jakaś niebezpieka. Chce tam zostać. Tak, ale nie tylko z tego powodu chce wracać, że chce do domu. Po prostu wtedy, kiedy nie znajdzie swego miejsca tam w nowym domu, ja przecież dlatego niż napisać, to ja zrobiła bardzo wielką robotę, bo ja chodziła do tych wszystkich ludzi, którzy byli wysielone stąd, w nowych wsiach, spotykałam się, robiłam wywiady, czytałam dużo książek o pieśniach, o zwyczajach, o kuchni. Oni nawet dla mnie robili taki, grzyczany chleb, piekli, kiedy ja przychodziła, żeby specjalnie takie byli rzeczy, które oni jadli tam. Smaki tamtego miejsca. Tak, smaki. Ja czytałam takie specjalne naukowe książki o dialektach tego miejsca, żebym dobrze znała, jak oni mówili. Oprócz tego, tam był taki Wawelon, tam mieszkali Polacy, Czechi, Żydzi, Niemcy i też bardzo dobrze mieszkali razem tak. I takie nawet, takie pastoralne jakieś takie życie było. Może to oni sobie potem, kiedy wszystko stracili, to życie troszkę idealizowali, ale ono było też piękne, bardzo ciężkie. I do książki, choć kobieta żyje bardzo długo i do książki wchodzi cała historia Ukrainy. Tam jest i Holodomor, tam jest i wojna światowa, tam jest i głodówka po wojnie, tam jest kolchozowe te ciężkie życie, tam są ich zwyczaje, tam na grobach oni tańczyli, chorowody byli, no nie na samych grobach, a chorowody pomiędzy grobami, to gdzie na innych miejscach w Ukrainie to było wskazane, to było zabronione, oni się wszyscy strachali, kiedy to wiedzieć, ale u nich tak było. I ja musiała to wiedzieć. I kiedy to wszystko nazbierała, wtedy ta książka już pisała sama siebie. Wtedy była pełna i sama mówiła. I ta kobieta, ona wnosi też te wszystkie, przez swoje długie życie wszystkie elementy, duszę swoją. Takie lustro, w którym można widzieć i cały naród, i prostą kobietę, i takie te wszystkie życie bardzo dramatyczne. Tam jest taki epigraf motto z Biblii, tam jest, że ten, który spotka mnie, zabije mnie. To też nie jest przypadkowy epigraf. No o tak tyle o tej książce, co ja teraz mogę powiedzieć. Tak, to z Księgi Rodzaju jest z 4 rozdziału 14 werset za Biblią Gdańską, a pod tym protokół dzielnicowego, z protokołu dzielnicowego. To też ciekawe, ale to na osobną chyba rozmowę. Pani Bogdanie, tak sobie myślę, słuchając autorki, słuchając pani
pani Teodozji, że tutaj się spotykają takie piękne dwa światy, jeżeli chodzi o narrację opowieści. Mianowicie i to, w jaki sposób pani Teodozja pisze i jak to Bogdan Zadura przełożył. Tak, to chciałem o tych dwóch rzeczach powiedzieć. Pierwsza rzecz to ta niezwykła detaliczność tej powieści, to znaczy przywiązanie do szczegółu, do detalu, i to wszystko jest wiarygodne. To wszystko jest to, o czym pani Teodozja przed chwilą powiedziała. I to jednocześnie jest przełożone, bo można by zrobić protokół, ale to jest przełożone na wspaniały język literacki. I teraz trzeba powiedzieć, że Bogdan Zadura stanął przed bardzo poważnym wyzwaniem, ponieważ ta książka, po tym, co państwo usłyszeliście przed chwilą, ta książka jest książką, która zawiera mnóstwo rzeczy lokalnych, rzeczy związanych z tamtym miejscem. I teraz trzeba to oddać po polsku. Ja myślę, że no nie wiem, czy jest drugi tłumacz w Polsce, który by temu podołał. I to jest w tym sensie, pani Teodozja ma rację, kiedy mówi, że to szczęście. No bo Bogdan Zadura jest kimś takim dla literatury ukraińskiej, jak Boj Żeleński kiedyś był dla literatury francuskiej. Przede wszystkim dla prozy, chociaż tłumaczy też znakomicie poezję. Natomiast no jest przecież laureatem nagrody Angelusa Drahomana, czyli najważniejszych nagród polskich i ukraińskich dla tłumaczy. I Bogdan Zadura temu wyzwaniu podołał. Ta książka jest niezwykła. Ona w polszczyźnie, nie wiem jak jest w języku ukraińskim, ale w polszczyźnie ma taki posmak folklorowski, takiej lokalności niezwykłej i pociągającej, no tak bym powiedział. Tak, takiej lokalności, która mocno osadzona w realiach, jednak się unosi jakiś poziom meta, jest troszeczkę wyżej. To jest po prostu też o nas. Jakbym powiedziała, chciałabym, żeby tak było, u nas jest życia i życie. Życie to dla prostego człowieka, a życie to dla świętego. Ja nie wiem, jak to po polsku brzmi, ale to troszkę wyższe, jak mit, jak o takiej kobiecie, jaka jest i zwykła, i niezwykła. A co chciałam powiedzieć na temat Bogdana Zadury, że kiedy byłam w Poznaniu i byliśmy na wieczór poezji, bo tam był festiwal poetycki Listopad, i ja byłam zaproszona i byliśmy w różnych miejscach i czytałam wiersze oczywiście. I bardzo inteligentny i mądry taki uczyciel języka literackiego, kiedy czytał mój biogram i tam przedstawiał mi, on powiedział, i ta książka była wytłumaczona genialnym Bogdanem Zadurą. I myślę, o jak idzie sława o Bogdanu wszędzie. To ja to rozumiem. I nawet ja tak czytam z polskiego dowoli normalnie i mam taki wielki ośmiotomowy słownik polski tłumaczny Niedźwieckiego i jeszcze tam dwóch jeszcze panów, to tam są takie najdrobniejsze słowa, których już nie ma w polskim języku, ale kiedy przeczytałam polskie tłumaczenie, to już wiedziałam, jak tam będzie pranyk po polsku, te archaiczne rzeczy, których już nie ma tylko w muzeum. Tak że bardzo zawdzięczam Bogdanu tłumaczu za całe szczęście, że książka tak niby napisana po polsku. To prawda, ja pamiętam, jak mówiłam przy tej okazji, kiedy Wołodymyr Jaworski był w Częstochowie i powiedziałam studentkom, z którymi miałam zajęcia, studentkom z Ukrainy, że przyjedzie pisarz i wymieniłam nazwisko tłumacza także. To pisarza przyjęły od tak, że przyjedzie dobrze, natomiast na tłumacza zareagowały zupełnie jak nastolatki na jakiegoś rockowego gwiazdora. I wszystkie pojawiły się bo to były panie, wszystkie pojawiły się na spotkaniu, więc jest znany, także tym młodszym pokoleniom, to jest dla mnie bardzo ważne. No on jest wspaniały poeta. On jest redaktor twórczości tam, ja nie wiem, ile lat. To jest nazwisko w szeregu numer jeden. No tak. Tak mi się zdaje. Ja chciałem tylko dodać, że... Też jako tłumacz? Nie, chciałem powiedzieć, że w języku polskim oczywiście jest odpowiednik tego rozróżnienia życie i żywot. Aha, żywot, tak.
tak być może dzisiaj wymaga czasami właśnie dla młodszych pokoleń trochę wytłumaczenia, ale tak, można tak to zniuansować. To milczenie cezu, obaśniowość rzeczywiście może się jakoś ocierać i tutaj to nawiązanie do takich klimatów folknerowskich trochę, ja myślę, że ono też znajduje swoje odzwierciedlenie w okładce. Tak, to też prawda. Graficznie jest pięknie przedstawione. Andrzej Chmielewski pięknie zrobił okładkę. Postarał się i myślę, że doskonale oddał ducha tej powieści w tej okładce. Od razu widzimy, wchodzimy okładką w ten świat tego milczącego cezu. Ja chciałem tylko dodać, że ten milczący cez można jeszcze rozumieć i tak, że to milczenie cezu to jest takie jakby obserwowanie tego wszystkiego. Pani Teodozja tam pisze w niektórych momentach, że ten cez daje również kolory. Powoduje, że to chyba co na czerwono tak jest, prawda? Tak. To wszystko zaczyna się świecić, także to jest wieloznaczne. To jest takie, myślę, że doskonale pani zrobiła, używając tego słowa milczenie. Mhm. Milczenie cezu. Bo gdyby był inny związek, to może aż tak bardzo by to nie było głębokie, a tak jest. Milczenie cezu jest bardzo głębokie. I cez sam, jak element, też ma czerwony kolor. Kiedy szukasz jego w tym spisku liście elementów, to on ma taki oranżowo-czerwony kolor. Ja nawet myślałam, może coś takiego na okładkę, ale byłoby bardzo prosto. Ale on ma taki czerwoniasty kolor. Tak, na okładce czerwieni nie ma poza poza tutaj elementem w grafice, tak. Ale i tytuł, i okładka przejmujące. Jeszcze tylko powiem tak, bo wiele książek jest wydawanych i często też podkreślam to, rozmawiając z autorami wierszy czy opowiadań, że być może to jest dobrze, kiedy możemy sięgnąć po wiersz, po tekst, po opowiadanie i przeczytać jedno wieczorem, zostać z tym, a ta książka jest inna. Ona zawłaszcza. To nie jest tak, że można sobie usiąść na godzinkę wieczorem i później obejrzeć mecz w telewizji. Wciąga. Tu jest też ten klimat, ta baśniowość, ta niezwykłość tego, co pani opowiada. Ale oprócz tego cezu... Wzruszenie ramion tylko było. Tak. Oprócz tego cezu warto jednak podkreślić ten drugi element, o którym pani Teodozja mówiła, czyli tę historię Ukrainy. To, o czym próbowałem powiedzieć, mówiąc, że ten cez przygląda się temu światu. Pewnie przygląda się od pewnego momentu. Natomiast poprzez tę bohaterkę widzimy jakby takiej kropli. Przez to, że ona długo żyje, współczesną Ukrainę. Niesie sama dużą część tej historii. Tak, to jest niezwykłe. To połączenie jest naprawdę, to niezwykła książka jest. Może to niedobrze tak mówić, ale czy to jest taka lektura konieczna dla nas dzisiaj? Pytam o Polaków też? Ukraińców? Myślę, że przede wszystkim to jest atrakcyjna lektura, myślę, teraz. Ja chcę powiedzieć, że nie ma, miałam już taką rozmowę na tym festiwalu, że nie ma literatury, chociaż jest nacjonalna, jest albo literatura jest, albo nie. W literatury główna rzecz to jest człowiek i reszta, i jego życie. A reszta, gdzie on żyje, w jakim miejscu, to jest tylko dekoracja. I takie wielkie książki, to zawsze wielkie pisarze zawsze znają, i my staramy się do tego jakoś dorastać, że jest tylko główna rzecz w literaturze, to człowiek. Ale chciałam powiedzieć, że jest ta książka pisana jeszcze miała jedną trudność, bo dlatego, kiedy to wszystko przeczytała, kiedy wszystkie filmy dokumentalne albo prawie wszystkie zobaczyła i kiedy już prawie napisana była, zrozumiałam, że ja nie mam prawa jej publikować, dopóki ja nie pojadę w zonę i nie zobaczę swoimi oczami wszystko. I pamiętam, jak dzisiaj pojechaliśmy autobusem 9 maja, to był tydzień po Wielkanocy i to jest tydzień pamięci o umarłych. I tam z nami byli jeszcze ludzie, którzy jechali na groby tam do tych. To ja przyjechałam przez dużo wsi, widziałam te rozwalone domy,
Czasem te domy były rozwalone same po sobie od starości, czasem ich rozebrano kiedyś w te pierwsze miesiące złodziejami i sprzedano. I te meble zebrano i tam też, to też taki biznes był taki bardzo niebezpieczny. Bardzo dużo, no kto zechce, to sobie przeczyta, ale jeszcze pamiętam, że ten kierownik, który nas wiózł, zaprosił mnie do muzeum i mówi, w tym muzeum są, a to takie duże, duże takie angary, czy ja nie wiem, jak to stodole, nie stodole, gdzie stare rzeczy. Takie magazyny? Nie, to takie składy na zamknięty z koszami, z tackimi warsztatami, z jakimiś tymi, takie kobiercy, które robią, z haftowaniami, z tym wszystkim, co należy do kultury i to, ale co opromieniowano bardzo i jeszcze nie oczyszczono. I jak zahipnotyzowana, zanim do tego oczywiście poszła do tych angarów, a bardzo wielkie byli i nie jeden, nikt, no tam może ktoś jeszcze jeden, dwa poszli. Także potem jakoś czułam się nie bardzo, bo ja jeszcze jeździła do zony, ale tak po kraju i kiedy mnie ludzie prosili tam coś wypić, coś zjeść, ja nie mogła im odmówić, pila i jadła to, co oni mi proponowali. To też był jakiś troszkę ryzyk. Spotykałam się z różnymi ludźmi, nie zawsze tak jest, takimi jak tak porządnymi, no, że nie mieli, no, widziałam, że są różne ludzie takie i nawet był czasem strach, czy on coś mi, jakoś mnie nie obrazi, czy coś, wszystkiego się bojala, ale tak jakoś wyszło wszystko dobrze i jestem do dzisiaj żywa, dzięki Bogu. I w Częstochowie. Częstochowie jestem. Tak, to nigdy bym jej nie pomyślała. I także teraz mam spokojną głowę i sumienie, że ja to wszystko widziała, że ja to wszystko napisała tak, jak mi się zdaje, jak ono tam było. I muszę jeszcze powiedzieć, że taka kobieta istniała. I może nie tak, nie ta całkiem. Bohaterka. Tak, nie całkiem. Takie życie miała troszkę, ja to, ale to, że tam żyła i tyle lat żyła, to ja nawet wiem, jaka to była wieś. Wieś oczywiście, że jest nie tak nazywana, ale bardzo dużo takich rzeczy tam było naprawdę i oni do tej powieści weszli. Mm-hmm. To, co pani powiedziała o tym, że jest literatura albo jej nie ma, że to jest niezależne od tego, skąd jest, tak, to się łączy też z tym, co wcześniej mówił pan Bogdan i pani, że jest ta lokalność, ale jest też ten taki poziom ponad to, tak jak Faulkner pisał, wielu wielkich. Tak, i to jest po prostu wielka, wielka literatura. To nie jest jedyna książka, którą pani w życiu napisała. Nie, oczywiście nie. Jest różne książki, ja mam 5 powieści i wśród nich są takie, pierwsze zawsze bardzo lubię, że pierwsza króciutka, taka historyczna, XII wiek i XX wiek. Takiej o młodej dziewczynie, która pracuje w muzeum, taki muzeum, jak on się nazywa, Muzeum Architektury, gdy są i domki stare, i tam wszystko, co w domu. I mam jedną powieść o teatrze, bo pracowałam 13 lat w pierwszym teatrze Ukrainy imieni Iwana Franki. To jest najlepszy nasz teatr, objeździł cały świat i jest super teatr. I to jest moja miłość teatr i ja skończyłam teatralny instytut. To oczywiście, że miałam teatralną powieść. Ale bardzo lubię i tą też, bo ta jest najnowsza chyba. I na to poszło mi dużo, dużo czasu i chyba trochę zdrowia. No myślę, tak, energii i zaangażowania. A poezja? Jakie miejsce w pani życiu? No, wczoraj też mnie pytali, jak ta poezja. Ja mówię tak, że poezja to jest jak proza, to jak zejść z wysokiego obcasa i pójść na boso. Mm-hmm. Po trawie, czy tam po jakimś. I wtedy ty możesz, po ukraińsku to brzmi, wyговорити się. Wypowiedzieć się, wygadać. Wygadać się. O tak. I ty nareszcie masz swobodę i mów, ile chcesz. A w poezji to zawsze są jakieś granice, które sama sobie stawisz, albo oni sobie tam stawiają, także te granice robią się. I ty za te granice nie możesz się ruszyć. A tutaj to jest wielka rzecz, proza. Kiedyś miałam prosto zachwycenie od prozy i nigdy nie miałam śmiałości jej zacząć. Zdawało się, że prozę piszą, no jak jeżeli nie bogi, to coś blisko tego. A teraz już troszkę tam przyzwyczaiłam się do tej prozy.
Człowiek pisze, człowiek o człowieku, człowiek jest dla pani ważny, a miłość? No oczywiście, miłość jest nie tylko miłość. Wczoraj też moja koleżanka, która mnie tłumaczyła wiersze, chce czytać moje miłosne wiersze. I ja noszę z sobą zawsze jakieś książeczkę z wierszami, żeby czasem było nie pamiętam swoich wierszy. I mówię, że to jest stare, takie stare, brudate wiersze, kiedy to by było wiersze o miłości, ale mówię, że nie tylko miłość do mężczyzny, jest miłość do życia, miłość do dziecka, miłość do wszystkiego. I nad tym się buduje i literatura, i pisarz, że bez miłości nie ma nic. Miłość do życia. Miłość do życia, no tak. U nas teraz ciężko jest z tym, z miłością do życia, bo miłość powiększa się, bo nie wiesz, czy będziesz żyć jutro. A żyjesz jednym dnem i to 3 lata już żyję absolutnie jednym dnem. Bo nocą tam strzelają, za całą noc siedzimy w korytarzu, a potem, kiedy już nam to już nie możemy wytrzymać, idziemy już spać. Ale nie wiesz, kiedy przyleci. I to jest realne, bo dużo, dużo ludzi ginie i w Kijowie też. Dlatego miłość do życia jest numer raz teraz. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. I za rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnie w Częstochowie. Nie wiem. Daj Boże. Zobaczymy. Też tego nie wiem. Wszystko będzie tak. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.